Dzień dobry Państwo Polskie, gadamy z Legnicy, Dolnośląsko, Wrocław, Lubin, okolice Lubina, Wrocławia, Legnicy. Prosimy o pomocy Państwo Polskie, ukraińskie ludzie, nie uciekajcie, nie robicie jakiegoś szumu, gwałtu. My zbieramy pieniądze w Legnicy, zostawimy kontakty o nas tu pod nagranym wideo, nie? Wszystko będzie, zbieramy pomoc na, dla wojska ukraińskiego, dowozimy to wszystko do granicy, od granicy od nas wszystko zabierają, leki dla dzieci, pampery. Jedzenie jakieś dla dzieci, odzież, wszystko zbieramy tu. Prosimy o pomoc. Proszę Was, nie uciekajcie od pomocy, nie chowajcie się. Widziałem, że idziecie do pracy, po prostu zakrywacie oczy Ukraińcy, Polacy. Prosimy Was o pomocy. Zbieramy wszystko tu. Proszę o kontakt od Was. Teraz o sytuacji na granicy. Powiem o sytuacji na granicy z ukraińskiej strony. Dużo jest ludzi, duże kolejki, po 8-15 km. Ludzie marzną, stoją, mamy, dzieci, wszystkie na ręce trzymają, nikogo nie puszczają, powoli tak trzymają tam ludzi. Szukamy kierowców z busami, osobówkami, będziemy rzucać na paliwo, wszystko będzie, tylko żeby ktoś pojechał do granicy, odbierał ludzi z granicy, nie boił się jechać normalnie, żeby nikt ludzi nie płacił nie za pieniądze, za darmo. My będziemy dawać na paliwo, będziemy dawać na jedzenie, żeby ktoś pojechał do granicy. Proszę bardzo o kontakt, że jakiś kierowca i może jechać normalnie, spokojnie po ukraińców i nie będę się boił.